Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni głosowali w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Zagłoby i ulicy Juliusza Słowackiego w Radomiu. Pierwotnie planowano powstanie tu 10-kondygnacyjnego budynku z garażem podziemnym. Teraz po zmianach inwestor chce wybudować budynek składający się z dwóch segmentów 8-kondygnacyjnych, który połączy wspólna 1-kondygnacja nadziemna. W budynku przewidziano 70 mieszkań i 4 lokale usługowe w części parteru. Inwestor planuje 87 miejsc postojowych, 63 zaplanowano w garażu podziemnym. Wniosek ten spełniał wszystkie wymogi formalne. Przy jego procedowaniu i przygotowaniu tej uchwały wzięto również m.in. też potrzeby mieszkaniowe na terenie miasta Radomia, ale także tutaj wnioskowany obszar, jak najbardziej taka inwestycja na tym obszarze może być realizowana, bo ten teren to jest strefa zabudowy mieszkaniowej intensywnej. Pozytywną opinię co do lokalizacji inwestycji wydała Komisja Gospodarki i Ochrony Kształtowania Środowiska, zaś Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała negatywnie przedstawioną koncepcję. W opinii komisji przedstawiona koncepcja charakteryzuje się dysproporcją wysokości projektowej zabudowy w stosunku do zabudowy występującej w najbliższej okolicy. Zaburza krajobraz oraz odbiór historycznych dominant zabytkowej wieży ciśnień oraz kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach. Radny niezależny Kazimierz Woźniak stwierdził, że inwestycja zrobi bałagan urbanistyczny w tym rejonie i przychylił się do opinii gminnej komisji. Po prostu miasto musi się rozwijać według jakiegoś systemu uporządkowanego. W mojej ocenie przyjrzałem się dokładniej tym wizualizacji, tym projektom. Według mnie to jak pięść do nosa pasuje ten budynek w tym otoczeniu. Stawianie nowoczesnego budynku 8-kondygnacyjnego jest według mnie w bezpośrednim otoczeniu domków jednorodzinnych i kamieniczek dwukondygnacyjnych jest nieporozumieniem. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zleciła ograniczenie wysokości zabudowy do 5 kondygnacji, lecz nie wyżej niż do 17 metrów. Komisja sugeruje, że ten budynek zasłania wieże ciśnień i kościół, ale według architektów i urbanistów, z którymi współpracujemy na co dzień, budynku nie ma na osi widokowej kościoła i wieży. Ponadto nasz budynek znajduje się w drugiej linii zabudowy od ulicy Słowackiego. W pierwszej linii zabudowy jest budynek usługowy, natomiast nasz budynek jest w drugiej linii zabudowy. Również uwzględniliśmy tutaj uwagi i sugestie przekazane nam przez Urząd Miejski w Radomiu dotyczące wysokości budynku i dlatego ten budynek został znacząco obniżony. Za lokalizacją głosowało 14 radnych, 4 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.